niewielka, spokojna wieś siedliska Bogusz w powiecie dębickim. Środowe przedpołudnie wszyscy mieszkańcy zapamiętają na zawsze, bo taka tragedia nigdy się tu nie zdarzyła. Trzy morderstwa jednocześnie rzadko odnotowują też kroniki policyjne. Dwie starsze kobiety i młody 33-letni mężczyzna mieszkający po sąsiedzku padli ofiarą morderców. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci trojga osób, mieszkańców wsi siedliska Bogusz w powiecie dębickim. Są to osoby mieszkające samotnie na uboczu wsi w trzech domach. Policjanci wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia. Policja została zawiadomiona o odnalezieniu zwłok dwóch kobiet przed godziną 11. Mieszkanka tej miejscowości zadzwoniła, powiadamiając, że odkryła zwłoki swojej sąsiadki. Poszła do niej ją odwiedzić i zastała ciało. Zwłoki drugiej kobiety odkryła pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku. Nieopodal domów, w których mieszkają te kobiety, stoi budynek, dom, w którym mieszkał 33-letni mężczyzna. Policjanci ustalili, że nie był on widziany przez sąsiadów już od pewnego czasu. Dzisiaj też na wezwania policjantów, na uderzenia w drzwi, w okna, nie odpowiadał. Dlatego też podjęto decyzję o wyważeniu drzwi i we wnętrzu tego mieszkania odnaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu zbrodni pracowały trzy zespoły kryminalistyczne. Policjanci zabezpieczają ślady, zdobywają dowody i informacje. Policjanci służby kryminalnej starają się dotrzeć do osób, które mogą mieć wiedzę na temat okoliczności tych tragedii, na temat sprawców. Mamy pewne już ustalenia i typowania co do osoby podejrzanej o popełnienie tego przestępstwa. Bliższej informacji nie mogę udzielić ze względu na dobro śledztwa. Dziś już wiemy, że policja zatrzymała 20-letniego Krzysztofa R. i 25-letniego Dawida P. Przyznali się do zabójstwa i zrabowania 3600 zł. Grozi im dożywocie.